Wszystkich Świętych już w poniedziałek. Na nekropoliach w regionie od tygodnia widać wzmożony ruch. Przyszliśmy, żeby trochę te groby ładnie zrobić i żeby tak wyglądało, tak jak powinno wyglądać na Wszystkich Świętych. Pomyło się groby, kwiatki postawiło. Znicze się myje, żeby były czyste, o! I żeby stały cały rok, a nie kupować. Emerytura się nie rozciąga, nie jest gumowa. Ja z roku na rok zabieram kwiaty sztuczne i te same stawiam. Aby ułatwić dotarcie do cmentarzy, wiele gmin zorganizowało bezpłatny transport. I tak w Pile już w weekend na cmentarz komunalny jeździć będzie więcej autobusów BIS. W poniedziałek, czyli we Wszystkich Świętych, MZK uruchomi bezpłatne linie specjalne z 5 kierunków miasta, w tym m.in. z Placu Zwycięstwa. Oraz dojazd z osiedli, z osiedla Górnego, z Koszyc, z Jadwiżyna, z Podlasia poprzez osiedle Zamość. Wszystkie te linie będą z osiedli funkcjonowały co 30 minut. Wszystkie zatrzymują się przy cmentarzu od ulicy Przemysłowej. Pozwoli to uniknąć korków, liczą policjanci, którzy jak co roku będą wokół cmentarza kierować ruchem. Jak w latach poprzednich, ulice wokół Pilskiej Nekropolii będą jednokierunkowe. Na Alei Poznańskiej, kierując się w kierunku ulicy Motyleskiej, sygnalizacja będzie wyłączona, a policjanci będą nas kierowali w stronę czy w kierunku ulicy Motylewskiej. Na cmentarzu kwestować będą także wolontariusze w żółtych koszulkach. Do puszek zbierać będą datki na Pilskie Hospicjum. Tym razem nowość. Zamiast wrzucać drobne, będzie można także dokonać wpłaty kartą bankomatową. Zbieramy w niedzielę 31 października i w poniedziałek 1 listopada na cmentarzu komunalnym od godziny 10 do godziny 16. Bezpłatną komunikację na Wszystkich Świętych przygotowała też Chodzież. Nasze autobusy miejskie będą kursowały według niedzielnego, czyli świątecznego zarazem, rozkładu jazdy. Czyli nie będzie żadnych specjalnych dodatkowych kursów z tej okazji. Tego dnia cała komunikacja w mieście jest darmowa. W Wałczu od soboty do poniedziałku autobusów będzie więcej. Jednak przejazd nimi bezpłatny będzie tylko 1 listopada. Tak jak w Złotowie, gdzie kursować będzie także bezpłatna linia specjalna na tamtejszy cmentarz komunalny.